Siemanko, siemanko, jesteśmy na Patong, w sumie już na wylocie na Patong na Kamala. Słuchajcie, patrzcie się, tutaj jest taki fajny automat do paliwa. Tankuje się paliwo, ale zobaczcie, jak fajnym stylu jest zrobiony. Mamy tutaj tak, że wrzucamy kasiorkę, naciskamy sobie start, lejemy i odjeżdżamy. Nie potrzebujemy pracownika, nie potrzebujemy stacji benzynowej jako takiej, wiecie, sklepu i kosztów. Stawiamy tylko maszynę, wrzucamy kasę, lejemy paliwo i odjeżdżamy. I to mi się podoba. Patrzcie na to. Ok, a więc mam przygotowane 60 batów, to jest jakieś tam 8 zł. To mi wystarczy, żeby zatankować praktycznie do pełna skuterka. Cyk, 20. O. Mamy. 20 batów, 40. O, oddała. Jeszcze raz. Dobra, a co, nie chcę coś przyjąć. A, widzicie? Fałszywe. No właśnie. No nie chcę przyjąć. Dobra, mamy jeszcze jedne, 20 batów. Ok, 40. No i jeszcze te 20. No musieliby trochę dopracować coś, żeby im to lepiej przyjmowało, co prawda. Bo to tak jakbyśmy poszli do wpłatomatów w ING czy tam w jakimś banku i by nam tak odrzucało, to by nas nerwica wzięła, co prawda. Ale to kwestia pewnie tego, gdzie się znajdujemy i kto nad tym pracował. No nie chcę za cholerę przyjąć. Dobra, wystarczy nam za 40 w takim razie. Ok. Czyli teraz tak. Wkładamy. Naciskamy start. Ok. I tankujemy. No i zobaczcie. Benzyna tutaj leci 20, 21. Znaczy pieniądze lecą. Czyli po prostu się tankuje. Wszystko elegancko, do 40 mi zatankuje, okej. No, widzicie, zatankowało mi do 40. Gra muzyka. Kurde, no weszłoby mi jeszcze za te 20. Dobra, ja filmik wyłączam, a spróbuję jeszcze za te 20 sobie dotankować, ale tak to wygląda. A jednak jeszcze wciągnęło te 20 i dotankujemy. Dobra, start i lecą cyferki. Jeszcze za 20 dotankujemy do pełna. Okej. Także zatankowane mamy, skuter do pełna, można jechać w trasę i widzicie, nie ma kasy, nie ma ludzi, nie ma nikogo. To mi się podoba, tak ma być. Myśleliśmy, że byliśmy już praktycznie na wszystkich plażach tutaj na Phuket, przynajmniej na tej stronie lewej, wschodniej. Ale dzisiaj okazało się, że trafiliśmy znowu na kolejną plażę, która jest bardzo duża i są ciekawe miejsca i tam byśmy się za chwilę chcieli podjechać. Plaża ta nazywa się, ale świeci po oczach, Dream Beach. Jesteśmy na Dream Beach i chyba podjedziemy tam skuterkiem, bo jest fajna wysepka i takie wąskie przejście i takie tam różne inne rzeczy fajne i chyba tam właśnie podjedziemy jeszcze. Niezły kajaczek. Bierzemy śmigło. Zapomniałem, jak się to nazywa. I ciśniemy. Grubo. A jak się to nazywa? To co się trzyma i się tym wiosło. Wiosło, o, wiosło. No, a ja powiedziałem śmigło. O, ale tutaj jest kozacko. Ej, fajnie tu, co? Ale tutaj jest cudownie. Masakra. Coś niesamowitego. Ja. Tutaj w ogóle po prawej stronie jakieś mieszkania. Zaraz zobaczycie. Ale jestem ciekaw, co to będzie zaraz za tym cypelkiem. Bo normalnie bomba taka, że masakra. Tutaj normalnie można sobie przejść na wyspę. Tam sobie ludzie chodzą. Ale ten, świersze tak napierdzierają. A tutaj w ogóle jest coś takiego. Też tam taka malutka wysepka na środku. Tam drzewo w ogóle rośnie.
tu jeszcze taka zatoczka. Ja pierdzielę. Jak tu jest zarąbiście. Wow. Masakra. Taki górzysty teren akurat. Pięknie tu jest. Tu jest cisza i spokój. Jakaś taka właśnie rzeczka, która wpada do tego morza, które przed chwileczką widzieliśmy tam na zatoczce. I to właśnie tam. I tu sobie tak kursują łódki. To zgarniają. Idziemy na Banana Beach. Trasa taka niefajna, ale schodki sztuczne porobione albo naturalne i da się iść. Ale co tak piszczy? Strasznie coś piszczy. Ale Banana Beach wydaje się bardzo fajna. O, takie widoki lubię. Ej, słoneczko, nie zachodź, bo już tracimy na kolorach. Ja się kręcę, co tu się dzieje. O, ale tutaj są widoczki. O, wow. O, wow. Coś w stylu Paradise Beach. Przed chwilą byliśmy na Dream Beach. Teraz jesteśmy na Banana Beach. Grubo, naprawdę grubo tu jest. Jakie widoki. Skały, palmy. Ja. Przed chwilą było fajnie, ale za bardzo spokojnie. Tutaj jest, tu jest idealnie. Jakie tam u góry mieszkanko. Wanna move my feet, wanna drink my wine.